Już jestem, już wróciłem. To z emocji i z nerwów, bo naprawdę zaczynam coś absolutnie nowego w moim życiu. Mam nadzieję, że już za chwilę Państwo dołączą. Jestem. Dzień dobry. To z nerwów, powtarzam. Lajkujmy, udostępniajmy już zaraz. Mówię o co chodzi i dlaczego w ogóle zawracam Państwu głowę. Rozpoczynam zbiórkę funduszy. Idzie link, pach, na serwisie patronite.pl. Funduszy na zrealizowanie filmu dokumentalnego o pedofilii w polskim kościele. Ten temat, chyba tego nikogo nie trzeba do tego przekonywać, jest drażliwy, to temat tabu. Są zabrane dywan. No i niestety nie ma też chętnych, którzy sfinansowaliby produkcję pełnometrażowego filmu dokumentalnego. My zaczęliśmy do niego zdjęcia. Mówię my, mam na myśli moją firmę producencką Kombinat Medialny i osoby, które ze mną współpracują. Zaczęliśmy działać, ale wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie sfinansować tego filmu, który moim zdaniem musi powstać i należy pokazać prawdę o tym, co się dzieje, jak tuszowane są afery z księżmi, pedofilami. I trzeba to zrobić też dla ofiar, ale też, aby być może ustrzec inne dzieci przed zboczeńcami w sutannach. Żeby było jasne, to nie będzie film antykościelny, a tym bardziej antyreligijny. Chcemy pokazać, ile zła może wyrządzić człowiek, który zszedł na złą drogę, a to zło jeszcze bardziej narasta, gdy ten człowiek nie zostaje z tego rozliczony. Tak naprawdę to w interesie Kościoła jest, aby taki film powstał i aby Kościół w Polsce wreszcie uczciwie rozliczył się z tymi strasznymi zdarzeniami, do których dochodziło i niestety wciąż dochodzi. Rozmawiałem z kilkoma producentami, z paroma telewizjami. Nikt nie jest zainteresowany sfinansowaniem filmu o pedofilii w polskim kościele. Wszyscy mówią, tak, super, chętnie obejrzę, ale gdy dochodzi do tego, czy wesprą finansowo albo w jakiś inny sposób, to nie chcemy się tam pod tym podpisywać. Dlatego zostałem zmuszony do sytuacji, w której proszę Państwa o pomoc finansową, o to, abyście informowali o tym projekcie. Przekazujcie sobie informacje, jeśli chcecie wesprzeć tę produkcję filmową. Przekazujcie sobie informacje. Naprawdę, tam można wpłacić nawet 5 złotych i to też będzie ważne. Przesyłam jeszcze raz link na stronę patronite.pl / Sekielski i tam jest moje konto, tam będą pojawiać się filmy, tam jest wszystko bardzo szczegółowo opisane. Jestem trochę przejęty i może tak mówię z jakimś poruszeniem w głosie, ale naprawdę jest to dla mnie rzecz ważna, jest to bardzo, ten film, jego powstanie to też ważna rzecz dla ofiar księży pedofilów. Są pierwsze zdjęcia za nami, ale tak jak powiedziałem, no jeszcze około roku potrwa produkcja tego filmu. Musimy rozbudować redakcję, ponieważ mamy mnóstwo informacji, które trzeba weryfikować, bardzo dokładnie sprawdzać, aby nie popełnić jakichś błędów, aby nie oskarżyć kogoś, kto nic złego nie zrobił. Ale ten film to nie będzie zebranie kilku sensacyjnych, oburzających historii o tym, jak księża wykorzystywali dzieci. To ma być też film o tym, jakie mechanizmy funkcjonują, kto pozwala na to, aby księża pedofile byli bezkarni. Część hierarchów przez lata robiła wiele, nie mówię, że wszyscy, ale część hierarchów w polskim kościele robiła wiele, aby tuszować podobne zdarzenia. My chcemy zadać pytania i na nie odpowiedzieć. Nie chcemy skupiać się jedynie na wstrząsających, pojedynczych historiach. Chcemy pokazać
pełne spektrum, zadać pytania wszystkim zainteresowanym i dać możliwość wypowiedzenia się każdej ze stron. Ale do tego wszystkiego potrzebujemy finansów i dlatego proszę Państwa o to, abyście wsparli moje działania i na patronite.pl/Sekielski rejestrowali się jako patroni, wpłacali pieniądze. Już od 5 zł można wpłacać, więc im więcej nas będzie, im więcej zbierzemy pieniędzy, tym szybciej ten film powstanie. A zależy też mi na tym, aby był najwyższej jakości. Wiem, że sam temat jest bardzo mocny i nośny, ale chcę, żeby ten film był najwyższej jakości, także od strony wizualnej, montażowej, obrazkowej. Może mają Państwo jakieś pytania? Może chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej? Ja znowu wklejam w komentarzach link na patronite.pl/Sekielski. Tam już to funkcjonuje, już mogą się Państwo rejestrować jako patroni. Każdy dostanie certyfikat, że pomógł nam w tym filmie, a im więcej się wpłaca, tam są różne progi, Państwo zobaczą, im więcej się wpłaca i im więcej przekazuje na realizację tego filmu, tym można dostać od nas w prezencie kilka rzeczy. Można mieć dostęp do tak zwanych making ofów, czyli filmów, które pokazują, jak realizujemy nasz dokument. Można należeć do zamkniętej grupy dyskusyjnej na Facebooku, którą stworzymy. Proszę zaglądać patronite.pl/Sekielski. Tam wszystko jest dokładnie, bardzo czytelnie rozpisane. Także zachęcam, zapraszam, polecam. Trudny temat, ale film potrzebny. Oczywiście rzetelnie przygotowany, napisała pani Iwona. No właśnie, rzetelnie. Dlatego chcę rozbudować redakcję. A wiadomo, no wszystko kosztuje. A produkcja telewizyjna czy filmowa nie jest tania. I to nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie. Sprzęt, ludzie, ekipy zdjęciowe. No i czas, który potrzeba na zrobienie filmu dokumentalnego, to będzie, tak zakładamy, jeszcze rok trwało, czyli premiera chcielibyśmy luty, marzec przyszłego roku. Mam nadzieję, że to się uda, ale to też zależy od Państwa ofiarności. Pierwszy raz w życiu proszę o wsparcie mojego projektu, wsparcie finansowe. Mam nadzieję, że Państwo znają mnie na tyle mi ufają, że tego wsparcia mi udzielą. Poprosimy o zwiastun. No, zwiastuny też będą fragmenciki wrzucane. No, zwiastun ostateczny powstanie, kiedy będziemy mieli już wszystko nagrane. Dobry wieczór, Holandia się kłania. Dzień dobry, Pani Gosiu. Proszę zajrzeć na patronite.pl/Sekielski. W tym roku również wydamy książkę o pedofilii w Watykanie, przypomina mi moja żona Anna Sekielska, tak? Wstrząsająca historia, znakomita włoska dziennikarka napisała, przeprowadzając właśnie długie śledztwo o tym, jak to wygląda i jak też są tuszowane tam sprawy. Nie wiem, czy Państwo jednoczęściowy dokument, czy cykl, serial, pyta Pan Grzegorz. No, robimy pełnometrażowy, półtora godzinny, może dwugodzinny film. Jeśli zbierzemy więcej materiału, to niewykluczone, że jakby na podstawie tego filmu powstanie też serial. Ale na razie naszym założeniem jest stworzenie pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Mam nadzieję, że nie będzie to tylko seria prób i pogoń za ludźmi, którzy nie chcą mówić. Nie, nie, Panie Grzegorzu. To nie będzie tak wyglądało. Myślę, że i to porównanie właściwie mi nie przeszkadza, że to będzie taki polski spotlight, tylko dokumentalny. Nie wiem, czy Państwo widzieli film fabularny amerykański o dziennikarzach, którzy z Boston Globe, jeśli dobrze pamiętam, którzy przeprowadzili śledztwo w sprawie pedofilii w amerykańskim kościele. Wykryli mechanizmy, pokazali je, jak tuszowano, jak ukrywano księży pedofilów. Także
jeśli ktoś będzie nazywał ten nasz film Spotlight, to uważam, że to bardzo dobre porównanie i do tego będziemy dążyli. Trzymam kciuki za powodzenie inicjatywy. Uda się, napisał pan Olek Lipiec. Dziękuję, panie Olku. No i do Sundance potem, pan Krzysztof. Robię ten film nie dla nagród i robię je naprawdę... Postanowiłem go zrobić już parę lat temu, ale nie mogłem znaleźć właśnie osób, które by pomogły w sfinansowaniu tego projektu. Tak jak mówiłem, wszyscy się boją i raczej chcą być daleko od tego tematu. Wiadomo, wpływy Kościoła są olbrzymie, ale przypominam, my nie robimy filmu antykościelnego. My pokazujemy, chcemy pokazać prawdę, którą czasami Kościół ukrywa, ale moim zdaniem szkodząc sobie przez to, bo gdzieś pod powierzchnią to wszystko takie bagienko bulgocze i prędzej czy później będzie się znowu wylewało i moim zdaniem najlepiej byłoby się z tym. Coś była jakaś chwilka przerwy, ale już jesteśmy. Gotowe, wpłacone i będę wspierać systematycznie, pisała Agnieszka Maliszewska. Dziękuję bardzo, ukłony. Pani Mariola z Niemiec zapowiada, że też będzie wspierała tę inicjatywę. Uff, pani Ewa, tylko trochę się spóźniłam. Na szczęście pani jest, pani Ewo, dla pani specjalnie i dla innych, którzy troszkę się spóźnili. Znowu wklejam link do patronite.pl ukośnik Sekielski. Poszedł? Poszedł. Tam można wspierać produkcję filmu dokumentalnego o pedofilii w polskim kościele. Gotowe, wpłacone, pani Agnieszka, tak, czytałem. Dziękuję, pani Agnieszko. Rodzina z Lubrańca pozdrawia, napisała Karolina. Dziękuję bardzo. Niech rodzina też wbija na patronite.pl, ukośnik Sekielski i niech rodzina tam złotóweczki dokłada. Nie tylko pozdrawia, ale pozdrawiam serdecznie. Czy jest to kontynuacja teorii spisku? Nie, panie Cichy. Skąd pomysł na realizację? Co spowodowało, jaka sytuacja lub kto, że akurat ten temat chciał pan kontynuować? Powiem tak. Już parę lat temu, gdy spotkałem się z pierwszymi ocalonymi, bo oni sami tak o sobie mówią, ocaleni. Dlaczego ocaleni? Ponieważ żyją, bo wiele osób molestowanych przez księża, ale w ogóle przez pedofilów w dzieciństwie popełnia samobójstwa, zapija się, upada na dno i się z tego dna często nie podnosi. Więc ci, którzy sobie jakoś w życiu radzą i jakoś przepracowali te traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, te osoby nazywa się ocalonymi i oni sami o sobie mówią ocaleni. I gdy poznałem pierwszych ocalonych już wtedy, to było myślę 4 lata, 5 lat temu, wtedy już zacząłem myśleć o filmie dokumentalnym na ten temat. Z każdym rokiem poznawałem więcej osób, poznawałem więcej wstrząsających historii. Ale tak jak mówię, długo nie mogłem, próbowałem, ale nie mogłem zebrać funduszy na realizację tego filmu. Dlatego też zdecydowałem się, aby umieścić swoją stronę na patronite.pl i tam poszukać wsparcia od państwa. Państwo mogą być patronami filmu, moim zdaniem bardzo ważnego i potrzebnego filmu dokumentalnego o pedofilii w polskim kościele. Nikt jeszcze nie zebrał tych strasznych historii, które się zdarzyły, nie zadał pytania, dlaczego w wielu przypadkach ukrywano prawdę i tuszowano te złe rzeczy, chroniono księży, a nie ich ofiary. My postawimy te pytania i na nie odpowiemy. Dobra, to ja czekam tylko na matki pieniężne i wpłacam, napisała pani Kasia. Bardzo dziękuję, pani Kasiu. Każda złotówka się przyda. Tomku, trzeba to zrobić dokładnie, żeby nie było jak w mieście, skąd mieszkam. Nasz proboszcz za sprawą jednego z redaktorów został posądzony o pedofilię. O pedofilię sprawę ucięła kuria w Częstochowie. Do końca nie wiadomo, co i jak.
No trzeba, bardzo dokładnie, dlatego musimy rozbudować redakcję. Potrzebujemy researcherów, którzy będą sprawdzali wraz ze mną, pod moim też kierownictwem, informacje. Mamy do przejrzenia mnóstwo jeszcze akt sądowych, archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Tak, tak. Tam też można znaleźć ciekawe rzeczy dotyczące niektórych księży, o których się dowiaduje obecnie, że mieli mają na swoim sumieniu molestowanie, wykorzystywanie seksualne dzieci. Więc olbrzymia praca przed nami i sam nie podołam, potrzebuję wsparcia redakcji. Dlatego też potrzebujemy pieniędzy w pierwszej kolejności na to, żeby rozbudować redakcję. Ale już część zdjęć mamy, ale jeszcze dużo, dużo, dużo roboty przed nami. Tomku, trzeba to zrobić dokładnie? Tak odpowiedziałem, trzeba będzie to zrobić dokładnie. Czego się pan boi, pani Tamara? Ja boję się tylko gniewu mojej żony, ewentualnie gniewu mojej mamy. A tak poza tym, to się niczego nie boję. Marek Lisiński, jestem wdzięczny w imieniu ocalonych, dziękuję. To ja Marku dziękuję. Marek bardzo nam pomaga przy tym filmie. Ma olbrzymią wiedzę, założył fundację, która pomaga ludziom, którzy doświadczyli właśnie molestowania i wykorzystywania seksualnego przez księży. Także Marku, bardzo dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że ten film wywoła dyskusję, ale też pokaże wreszcie dobitnie prawdę o tym, co się dzieje. Wchodzę za dychę i trzymam kciuki, napisał pan Grzegorz. Dziękuję, panie Grzegorzu. Ukłony. Na całym świecie właśnie pokazanie strategii Kościoła w sprawie pedofilii. Przepraszam, napiję się, bo mi zaschło z wrażenia w gardle. Ludzie mogą wybaczyć słabość tego czy innego księdza, ale nie wybaczą zinstytucjonalizowany charakter zamiatania tych spraw pod dywan. Wielu biskupów, polskich biskupów, było poplecznikami sprawców. Cierpiały dzieci. Pozdrawiam, dodam cegiełkę i rozpropagujemy. Napisał pan Artur Nowak. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za te słowa. Powtarzam, nie robimy filmu antykościelnego, a już w ogóle na pewno żadnego antyreligijnego, bo wiem, że za chwilę pewnie ruszy nagonka na mnie i będzie się chciało przykleić mi etykietę antyklerykała, człowieka, który atakuje religię. Nie, nie zamierzam atakować Kościoła i stosować odpowiedzialności zbiorowej. Chcę wskazać konkretne osoby i rozliczyć ich z konkretnych czynów. A religii tym bardziej nie będę atakował. Zresztą mogę państwu powiedzieć, że sam byłem ministrantem i gdy byłem małym chłopcem, poznałem księży, którzy naprawdę byli wspaniałymi ludźmi i bardzo dobrze wspominam tamten czas, nie stało się mi nic złego. Żeby było jasne, zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że sprawa pedofilii w polskim kościele, to nie znaczy, że nie większość księży jest taka, tylko mniejszość. Zgoda, absolutnie. Ale ponieważ księża pełnią w naszym społeczeństwie wyjątkowe zadania i mają wyjątkową pozycję, tym bardziej powinni się uczciwie rozliczać ze swoich grzechów, ponieważ dla wielu ludzi są oni boską ręką na ziemi. Są przedstawicielami Boga. I gdy wyrządzają krzywdę dzieciom, łamią te dzieci psychicznie, ale też niszczą ich wiarę i w ogóle wypaczają cały obraz świata. Długo by można było o tym mówić. Każda historia jest wstrząsająca, każda historia, powiem państwu, wzrusza, oburza i nie pozostawia obojętnym wobec tego, co się działo, jak zachowywali się zboczeńcy w sutannach, no bo tak trzeba tych ludzi nazwać, zboczeńcy przestępcy. Wbijam znowu dla państwa link na patronite.pl/Sekielski. Podawajcie dalej. Lajkujcie tego live'a też udostępniajcie. Bardzo was o to serdecznie proszę.
Im więcej osób pomoże w realizacji tego filmu, ten film szybciej powstanie i będzie też lepszy od strony tej technicznej, czyli jeśli chodzi o jakość zdjęć, montaż i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, postprodukcja cała. O tym będę na bieżąco informował, co, jak i na co są wydawane pieniądze na tej stronie w patronite.pl, bo nie dość, że muszę zrobić uczciwy film i dokładnie wszystko posprawdzać, zanim coś ujawnię, coś pokażę, to też chcę być absolutnie, chcę, aby ta zbiórka była absolutnie przejrzysta i dla Państwa, żebyście Państwo wiedzieli, na co te pieniądze są wydawane. Także zapewniam, że będziemy informowali na patronite.pl/Sekielski, ile zbieramy, na co wydajemy, tak abyście Państwo, nasi patroni, już obecni może, a może za chwilę przyszli, abyście Państwo mieli taką kontrolę nad tym, jak wykorzystujemy powierzone nam fundusze. To będzie mega bomba, napisał pan Maciej Kalina. Panie Macieju, też mam taką nadzieję i proszę o wsparcie na patronite.pl/Sekielski. Jestem pewna, że się uda, napisała pani Eleonora Chojnowska. Dziękuję pani Eleonoro. Proszę trzymać kciuki. To będzie mega bomba. Już czytałem ukłony z Krakowa. Rejestruje się właśnie na Patronite, napisał pan Michał Banaś. Bardzo, bardzo dziękuję. Na taki materiał jestem za. Dramatyczne przeżycia z dzieciństwa zostawiają ślady do końca życia. Ojciec Tadeusz zbiera na Radio Maryja i TV Trwam. Jestem na nie. No właśnie, jedni dają na telewizję Trwam, a ja liczę na tych, którzy chcą poznać prawdę o zjawisku, które teraz tak nazywam pedofilią w polskim kościele. Panie Tomaszu, proszę uprzedzić, że są to deklaracje wpłat comiesięcznych. Tak to zrozumiałem, żeby nie było później wątpliwości i reklamacji. Tak. Proszę dokładnie się wczytać tam w ten cały opis, ponieważ wpłaca się na przykład 5 zł i wpłaca się, jeśli dobrze pamiętam, minimalnie deklaruje się wpłatę na 3 miesiące, czyli 15 zł w sumie. Proszę dokładnie zapoznać się z tym wszystkim, co tam jest napisane i opisane, żebyście Państwo nie poczuli się oszukani, bo nikt nie zamierza Państwa oszukiwać. Dlatego bardzo proszę o dokładne przyjrzenie się temu regulaminowi i temu systemowi wpłacania. Bo nie chciałbym, żeby ktoś miał później do mnie pretensje, że chciał wpłacić mniej, a wyszło więcej. Proszę uważnie zapoznać się z tym, co jest na tej stronie patronite.pl/Sekielski napisane. Panie Tomaszu, rozumiem, że wpłacać, co łaska. Tak, panie Piotrze, co łaska. Ola Halimoniuk dołączyła. Cześć Olu. Słusznie, jestem z tobą, napisał Andrzej Jaroszewicz i będę popierał. Jak to zobaczę, wiesz, że z kasą nie najlepiej, ale środowisko jest za i jestem dobrej myśli. Dzięki Andrzeju. Rozpuszczaj informacje, gdzie się tylko da. Cichy, skoro oni dotykają dzieci mieli w dupie religię, to dlaczego pan ma się tłumaczyć? Znaczy chcę, żeby było jasne, znaczy uważam, że ten film, znaczy nie uważam, znaczy wiem, co chcę zrobić, znaczy ja chcę zrobić film o strasznym, przerażającym zjawisku, jakim jest, bo wciąż jest pedofilia w polskim kościele, ale też o tym, co było. Natomiast to nie jest film antykościelny, nie z takim zamiarem zaczynamy jego realizację, a tym bardziej nie jest antyreligijny. To, że jak pan napisał, ci księża mieli w dupie religię, w dupie przykazania i w ogóle zasady funkcjonowania w społeczeństwie, nie oznacza, że ja mam obrażać czyjąkolwiek religię. Więc no dlatego się tłumaczę, bo chcę z góry zastrzec, że
to nie powstaje film antyklerykalny, antykościelny, antyreligijny. Wręcz przeciwnie, uważam, że ten film może pomóc Kościołowi w rozliczeniu się z tym trudnym tematem. Pięknie pan to ujął. Trzymam kciuki, napisała pani Dorota. Dziękuję pani Doroto. Trzymam kciuki, żeby się udało. Będę wspierać pani Ewa. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ola napisała, Halimoniu, bardzo ważny temat, powodzenia. Dzięki, Olu. Jeśli możesz, rozsyłaj ten link do Patronite'a, gdzie tylko się da. Niech ci, którzy uważają, że taki film powinien powstać, niech wspierają naszą produkcję, bo tylko tak ten film może powstać, ponieważ te główne media nie są zainteresowane realizacją i zajmowaniem się takim tematem. No wiadomo, Kościół ma dzisiaj znowu potężne wpływy i wszyscy wolą chodzić z daleka i nie narażać się, tak lepiej. A ja zawsze lubiłem chodzić pod prąd. Czy wie pan już, gdzie to będzie wyświetlane? O, właśnie, bardzo ważna informacja. Ponieważ robimy zbiórkę publiczną, to oczywiście tam dla tych, którzy będą wpłacali najwięcej, przygotujemy specjalny pokaz kinowy, taką przedpremierowy. A w ogóle ostatecznie pojawi się to na YouTubie, na moim kanale Sekielski, na którym dzisiaj już też się pojawił filmik kolejny. I tam później ten film w całości zostanie umieszczony i oddamy go do dyspozycji Państwa, bo to jest ważny temat i nie zamierzam gdzieś tego ukrywać, później blokować zakody, sprzedawać jeszcze drugi raz. Nie, 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 nie po to ten film powstaje. Czy z Polsatem i Focusem będzie szansa, czy może pan liczy też na inne stacje? No właśnie, już podpowiedziałem. W Zamościu zapadł prawomocny wyrok na byłego proboszcza z Kalinówki i odsiaduje 3 lata bezwzględnego więzienia, a na jaw wychodzą kolejne fakty. Napisał pan Jurek. Panie Jurku, wielkie dzięki. Ja sobie to zapiszę. Jeśli państwo mają jakieś informacje właśnie w temacie pedofilia w polskim kościele, zapewniamy anonimowość. Proszę się zgłaszać, uderzać do mnie na fanpage facebookowy, na kanał YouTube, na stronę Patronite. Tam wszędzie gdzieś można zostawiać informacje. Więc bardzo o to proszę, namawiam, abyście państwo, jeśli macie jakieś informacje, chcecie się czymś podzielić, uważacie, że dzieje się coś złego albo wydarzyło się coś złego i sprawcy pozostali bezkarni, czy sprawca pozostał bezkarny, proszę o znak, sygnał i będziemy reagować, będziemy się odzywać. Księża nie powinni się rozliczać, tylko nigdy nie mogą nikogo krzywdzić, a już szczególnie w ten sposób. Pełna zgoda. Ale jak już skrzywdzili, to powinni się do tego przyznać i powinni się rozliczyć z tymi grzechami, z tym przestępstwem, bo to przecież jest przestępstwo. Trzymam kciuki za film, napisała pani Małgorzata, dziękuję. Przepraszam, jestem spóźniony i czy pan mówi o tej książce w filmie o pedofilii w polskim kościele? Tak, panie Damianie, mówię o filmie dokumentalnym, który już rozpocząłem robić, ale na który właśnie zacząłem też zbierać fundusze przez patronite.pl / Sekielski. Proszę tam wbijać, proszę zostać patronem mojego filmu dokumentalnego. Polski Kościół panu tego nie wybaczy. Spadną na pana gromy i nieważna będzie dla nich prawda. Polski Kościół nie ma w sobie za grosz samokrytycyzmu, poczucia wstydu i za nic nie przeprasza, bo nie czuje takiej potrzeby. Stanę za panem jak zawsze murem. Dziękuję pani Agnieszko. A tam niech spadają gromy. Taką robotę mam. Coś czuję, panie Tomaszu, że pan zamiesza, ale bardzo dobrze. Niektóre sprawy w końcu wyjdą na światło dzienne. Też mam taką nadzieję, pani Karolina. Powodzenia, ale są w Polsce takie czarne siły, które zrobią wszystko, żeby ten projekt uwalić. No cóż, ale przecież się nie damy, co nie? Z reguły izolacji mi chodziło. Jesteśmy z tobą. Dzięki, Daniel. Jestem z panem całym sercem. Wiem coś na ten temat, bo dokładnie mnie to dotyczy. Pani Lidia napisała. Pani Lidio, proszę na privie, czyli tam na...
na maila, jeśli chciałaby się Pani podzielić swoją historią, znaczy swoją albo kogoś z bliskich, bo nie wiem, czy to Pani bezpośrednio, w sensie, że taka krzywda Panią spotkała, to proszę się odezwać, na pewno nawiążę kontakt. Jest Pan the best, podziwiam i szanuję Pana bardzo, napisała Pani Jolanta, dziękuję. Dobra robota, Panie Tomku, wielkie ukłony, bardzo dziękuję. Pozdrawiam z Lubrańca, a nie obojętnych wobec poruszonych tematów. U nas, jak widać, nie brakuje. No właśnie, też mam na to nadzieję, że będą Państwo pozdrowienia z Myślenic, ukłony. Najwyższy czas ujawnić i rozliczyć. Popieram, napisała Pani Lidia. Wszyscy, którzy popierają, mają okazję pomóc w realizacji tego filmu. patronite.pl/Sekielski. Znowu wrzucam w komentarze link na tę stronę. Tam wszystko Państwo przeczytają. Proszę bardzo dokładnie przeczytać wszelkie zasady, bo nie chciałbym, żeby ktokolwiek z Państwa miał choćby cień pretensji, że coś tam nie zostało dobrze zrozumiane i nie tak Państwo sobie wyobrażali, że to finansowanie przebiega. Więc bardzo proszę się wczytać. Powtarzam, będziemy tam na patronite.pl i na bieżąco rozliczać się z pieniędzy, które otrzymujemy. Będą Państwo wiedzieli, na co są wydawane, co z nimi robimy, co dzięki nim powstanie. Także zachęcam, patronite.pl/Sekielski. Pozdrowienia z Zabrza. Pozdrawiam. O, Sławek pyta, kiedy zobaczymy się w Gdańsku. No, myślę, że niedługo. Gratuluję odwagi, napisała Ewa Kłosińska. Wiadomo, bydgoszczanin. Wiadomo, to jasne. Szanowni Państwo, nie będę, jeśli nie ma pytań, o, jest coś jeszcze. Panie Tomku, chodziło mi o to, niech się Pan w tym filmie zapyta funkcjonariusz, czego większość księży, którzy mają jakiekolwiek wyroki w tym za pedofilię, mają tak zwane izolatki. Dobrze, Panie Damianie. Albo jak pomyślę, ile ciężkich milionów idzie na tę sektę z podatków, a Pan musi zbierać na film o prawdzie. Panie Albercie, proszę się dołożyć. patronite.pl/Sekielski. To będzie mega hit. Pewnie będą trudności, ale kto jak nie Sekielski. Tomasz Sekielski. Dzięki. Mam nadzieję, że będzie głośno, że będzie się mówiło. A to, że tam spadną na mnie gromy, czy ktoś będzie żądał ekskomuniki, to co? Czy tylko temat będzie dotyczył nieletnich i tylko Kościoła katolickiego? Temat jest chyba bardziej ogólny, jak sytuacja w Watykanie i może dotyczy też innych odłamów czy religii. Tak, no ale ponieważ robimy 1,5-godzinny film, nie da się zrobić o wszystkim, więc skupiamy się na temacie pedofilia w polskim kościele, ukrywanie jej, chronienie księży, a nie ofiar, to temat bardzo ważny, który nie został w pełni wciąż w Polsce opowiedziany. Media zajmują się tylko sensacją. Przez kilka dni informują, że gdzieś ksiądz został oskarżony, biedne dzieci. Dobrze, trzeba o takich sprawach też informować, ale też trzeba zadać te trudne pytania. Jak to jest, że ci ludzie funkcjonują? Jak to jest, że nie są odsuwani, i na przykład przenoszeni z miejsca na miejsce i wszyscy uważają, że sprawa jest załatwiona. Kto na to pozwala? Kto o tym wie? Jak wysoko ta zmowa milczenia sięga? O tym wszystkim chcę, aby był ten film. Czy tylko temat będzie ok? Bardzo chętnie. Dziękuję, Panie Albercie. Super sprawa. Trzymam kciuki za słuszną sprawę. Dziękuję, Pani Jolanto. Tomasz Tomek, zaraz wpłacam i pozdrawiam ze Skarżyska. Ukłony dla Skarżyska oczywiście, ale do wszystkich Państwa. Za to, że jesteście, że interesuje Was ta sprawa i mam nadzieję, że dzięki nam, jak porozsyłamy wszędzie informacje, że jest taki projekt, że można wpłacić i pomóc, to nam się uda po prostu. Powstanie coś ważnego, dobrego i istotnego. Coś, co wniesie jakość do dyskusji o sprawie pedofilii w polskim kościele.
ale też zmusi do poważnej debaty i rozliczeń. Taką mam nadzieję. Zaraz wpłacam i pozdrawiam. Pan Tomek ze Skarżyska, tak jest, dziękuję. Mam wrażenie, że widzieliśmy się dziś na dworcu we Wrzeszczu. Małe opóźnienie było, ale jak po cichu wjechał i wszyscy pojechali. No, byłem na Gdańsk-Wrzeszcz, chyba 10 minut opóźnienie pociągu do Warszawy. Tak, tak, tak. To się pewnie widzieliśmy. Ewo, Ewo. Zakończę. Zakończę drobnym science fiction, że wpłynie poważna donacja z samego Kościoła. Przecież to w interesie Kościoła katolickiego i jego wiernych, napisał Grzegorz Kamiński. Też tak uważam, ale raczej się nie spodziewam żadnych darowizn, wpłat kościelnych. Chyba że pojedynczych księży, którzy będą uważali, że ta sprawa szkodzi Kościołowi. Mówię, to nierozliczona sprawa pedofilii i że trzeba to pokazać. Ale raczej nie spodziewam się, żeby hierarchia zdecydowała się wesprzeć tę produkcję. Śmieszna sprawa, bo jutro jest jakaś konferencja w Episkopacie na temat właśnie pedofilii w Kościele, na którą trzeba się akredytować. Wysłaliśmy prośbę o akredytację, pisząc, że właśnie robimy film o pedofilii i nam nie odpowiedziano. Czyli pewnie nie będziemy mogli jutro wejść na tę konferencję. Więc tak, myślę, będzie wyglądała oficjalna współpraca z Kościołem. U mnie jest sprawa księdza, który już ma apelację w sprawie pedofilii, ale dostał ledwie 1,5 roku. Panie Damianie, info proszę. Przez Messengera nam wiadomości. Obiecuję, że będę dokładnie przeglądał i będę weryfikował i się odzywał. Nie boi się pan, że ktoś zechce pana uciszyć za niewygodny temat? Zapytała pani Róża Szkinc. Nie. Dlaczego? Chyba nie, chyba aż tak się no nie, w ogóle nie, to nie jest w tych kategoriach. Pewnie mnie spotka jakiś ostracyzm, będzie właśnie próba zrobienia ze mnie wroga Kościoła, antyklerykała i tak dalej, i tak dalej. No trudno, ryzyko zawodowe. Ale nie boję się tego, że ktoś będzie chciał mnie uciszyć. Marcin Kondek, cześć Marcinie, cieszę się, że zostałem twoim patronem, pozdrawiam. Razem do szkoły chodziliśmy, do podstawówki. Tej samej. Jest pan wielki, napisał pan Marcin. Dziękuję. Pan będzie też wielki, jak pan wejdzie na patronite.pl / Sekielski i tam zadeklaruje wpłaty, aby ten film się kręcił i powstawał jak najszybciej. Tadeusz sprzeda Maybacha i się dorzuci. Taki żarcik, napisała pani Ewa. No właśnie, może ogląda nas jakiś bezdomny, który właśnie wygrał 1 300 000 w lotto albo w jakąś inną grę, albo w kasynie. I ponieważ te pieniądze nie są mu potrzebne, to zamiast dawać ojcu ryzykowi, niech przekaże na nasz film. Będzie to bardzo dobrze wydana kasa. Samochody też możemy przyjąć, jakiś Maybach i tak dalej. Ale nie wiem dlaczego, a ci bezdomni tylko do ojca Tadeusza uderzają. Jeszcze raz pozdrawiam, trzymam kciuki i znikam. Dziękuję Panie Olku. Szanowni moi Państwo, kochani. Wielkie dzięki za to spotkanie. Idę łobuzować teraz na Twitterze. Bo twitterowcy jeszcze nie wiedzą, co tutaj się wydarzyło. A może już wiedzą? Zaraz zerknę. Na bieżąco będę Państwa informował. Co jakiś czas będę pewnie ogłaszał, że spotykamy się o którejś godzinie na live'ie, aby móc dać okazję Państwu do pogadania o tym, jak idzie realizacja filmu, ale nie tylko, o innych sprawach też. Będziemy więcej teraz. Mam nadzieję, że nie będą mieli Państwo poczucia, że otwierając lodówkę widzą też Sekielskiego, ale jutro rano, w Onet rano u Jarka Kuźniara pojawię się i będziemy na pewno rozmawiali właśnie także o moim nowym projekcie, na który zbieram fundusze. Bardzo liczę na Państwa wsparcie. Wbijam na koniec jeszcze raz.
Link na patronite.pl / Sekielski. Bardzo dziękuję, że byli Państwo dzisiaj ze mną. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, podawajcie, lajkujcie. Wiedzą Państwo przecież, co trzeba robić. Dobranoc.